Wracamy do Państwa z kolejnym gorącym pytaniem na antenie telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich i Państwa gości, którymi są redaktor Wojciech Biedroń, telewizja w Polsce.pl, portal w polityce.pl. Wojtku, kłaniam się, oraz Marek Peza, telewizja w Polsce.pl, tygodnik sieci. Marku, witam Cię serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I od Ciebie, Marku, zacznę, ale zanim zaczniemy, to przedstawię obraz sprawy. Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim skazał Kamila Durczoka na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Dziennikarz nie może także prowadzić pojazdów przez okres 5 lat i musi wpłacić 30 tysięcy złotych na Fundusz Sprawiedliwości. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, więc teoretycznie tutaj coś by się mogło jeszcze zmienić. Według prokuratury Kamil Durczok, będąc pijanym, przejechał autostradą 370 km ze średnią prędkością 140 km na godzinę. W chwili, kiedy utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w pachołki oddzielające pas wyłączony z ruchu, jechał z prędkością 96 km na godzinę, a w miejscu tym było ograniczenie do 70 km na godzinę. Sam wyrok wywołał spore oburzenie w zasadzie po każdej stronie sceny politycznej, jeżeli już o tej polityce w tym kontekście będziemy rozmawiali. Ale chcę zacząć od twojego tekstu na portalu w polityce.pl. Tam napisałeś, że bezpieczeństwo na polskich drogach nie poprawi się dopóki tacy sędziowie jak Małgorzata Krupska-Świstak z Piotrkowa Trybunalskiego będą sądzić w sprawach pijanych kierowców. Jaki sygnał, twoim zdaniem, Marku, został wysłany do społeczeństwa za sprawą tego wyroku? No, bardzo niedobry sygnał to był wysłany. Wymieniłeś kilka grzechów Kamila Durczoka, których on się dopuścił w czasie tej pijackiej jazdy. Z tego, co pamiętam, to świadkowie, którzy w tej sprawie też byli, widzieli, jak on jechał, mogliby dołożyć jeszcze kilka. No, sygnał poszedł bardzo niedobry, ponieważ jeśli w ten sposób będziemy karać ludzi, którzy w stanie nawet nie upojenia alkoholowego, ale nieprzytomności siadają za kierownicą, nieważne, czy jadą po mieście, czy jadą po autostradzie, moim zdaniem na autostradzie jest dużo bardziej niebezpiecznie jechać po pijaku, no to będziemy co chwilę lamentować, płakać nad tragicznie zakończonymi życiami przez pijanych kierowców i to się po prostu nigdy nie zmieni. Dopóki tacy sędziowie będą wydawać takie wyroki, no może nie tacy sędziowie, ale dopóki będą zapadać takie wyroki w polskich sądach, no to musimy się pogodzić z tym, że po prostu będą w jakiś sposób bezkarni pijani kierowcy, no bo to jest skandaliczny wyrok moim zdaniem. Ta konstrukcja, którą zastosowała pani sędzia, jest wręcz absurdalna. Zanotowałem sobie trochę jej wyjaśnień, dlaczego tylko taka kara, czyli więzienie w zawieszeniu na 2 lata, te zawiasy zostaną zdjęte Kamilowi Durczokowi już w czerwcu, prawo jazdy odzyska za 3 lata, więc no, relatywnie można powiedzieć, że to są łagodne dla niego kary, plus jeszcze te 30 tysięcy złotych. To jest bardzo bogaty człowiek, on zarabiał przez miesiąc większe pieniądze, więc specjalnie nie odczuje tego uszczuplenia jego budżetu. Ale patrzę w tej chwili na to uzasadnienie, które wyrażała pani sędzia Krupska-Świstak. Ona wzięła pod uwagę okoliczności łagodzące, przyznanie się do winy, okazanie skruchy, fakt, że nie był wcześniej Durczok karany i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi tak: oskarżony stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym z racji upojenia alkoholowego, ale poza zdarzeniem na węźle tuszyńskim nie da się wskazać żadnych konkretnych zdarzeń, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako zagrożenie katastrofą, bo taki był drugi zarzut. Czyli co to oznacza? Gdyby ktoś go nagrał, na przykład jak niebezpiecznie jeździ, wyprzedza w brawurowy sposób, jedzie dwoma pasami, zygzakiem, gdzieś zahacza pobocze, no to może i tak wtedy coś by można było mu jeszcze przykleić. A że nie ma takich dowodów, a tylko jechał w stanie kompletnego nabąblowania, bo 2,6 promila to jest duże upodlenie alkoholowe, tak trzeba powiedzieć, no to co my możemy mu robić? Ja przypomnę, że Durczok zeznawał w tej sprawie, że pił alkohol, głównie piwo i wino, ale było też whisky, a tuż przed powrotem na Śląsk miał sobie jeszcze 2 piwka strzelić. No to dziękuję bardzo. Gdyby podróżował samochodem Ilona Maska, to można by było powiedzieć, że nie musiał nawet kierować, więc nawet przez przypadek mógł się w tym samochodzie znaleźć. Ja jeszcze chcę pokazać tweet, który z komentarzem Jacka Gądka, dziennikarza portalu Gazety.pl, który pisze: w
ten sposób o całej sprawie, wskazujące kilka właśnie faktów. Raz to upojenie alkoholowe, cały miks środków psychoaktywnych, przejechanie tych 370 km czołgiem, czyli tym samochodem, którym poruszał się pan Kamil Durczok, ze średnią prędkością 140 km na godzinę, wyrok w zawiasach, kara jak dla biskupa. Ja mam wrażenie, że ten biskup trochę na końcu na siłę się znalazł, no ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście ten wyrok jest skandaliczny w kontekście tych czynów, które zostały popełnione. Wojtku, jak ty oceniasz całą sprawę? Pełni świadomie najpierw zażył leki psychoaktywne, a następnie zalał te leki w żołądku po prostu alkoholem, po czym wsiadł za kierownicę, włączył gaz i ruszył. Bo miejmy pewną świadomość tego, co dokładnie się stało. No dokładnie się stało właśnie to. Ten człowiek od początku do końca wiedział, co robi. Mówię do momentu, kiedy jego upojenie już było takie, że on po prostu otworzył drzwi do samochodu i ruszył. Przecież nie jechał sam, o czym też wiemy. Więc już samo zagrożenie dla osoby, która z nim jechała, było nieprawdopodobne. Tam były inne historie jeszcze, które sąd nie wziął pod uwagę, ale rzeczywiście prokuratura ich nie sprawdziła, czy tam po drodze nie był pity alkohol w kilku przynajmniej miejscach, bo i takie były informacje od osób, które miały to widzieć. Ale już to zostawmy. Przejdźmy do kwestii systemowej. W Polsce skazuje się na więzienie ludzi, którzy ewidentnie, nie wiem, zamordowali kogoś i są na to świadkowie, przyznali się i tak dalej, ale w Polsce do więzień nie trafiają ludzie znani i bogaci. To o tym mogę zapewnić. Wojtku, ja ci wejdę na momencik w słowo, przepraszam cię za to, ale właśnie też na portalu w polityce.pl opisałeś reakcję publicysty i działacza społecznego Jana Śpiewaka na tę całą sprawę, który bardzo celnie podsumował tą sytuację, pisząc, że mamy właśnie coraz bardziej autorytarne sądy, które atakują wolność słowa, broniąc bogatych i znanych, jednocześnie odwracając wzrok od ich występków. Czy na tej podstawie, czy na podstawie sytuacji, z którą mamy do czynienia, możemy pokusić się o taką ogólną ocenę kondycji polskiego sądownictwa? No, kondycja polskiego sądownictwa jest straszliwa i ja się po prostu też dziwię, bo przecież to był sąd. Sędzia, która orzekała w tej sprawie, to osoba doświadczona, z dużym dorobkiem orzeczniczym, osoba, która przecież życie doskonale zna, w takich historiach orzekała wielokrotnie. Ona tam się broniła, że no w takich sytuacjach przeważnie daje się grzywny. No nie, pani sędzia uznała, że stworzenie zagrożenia, o czym już mówił Marek, dla katastrofy, no tego zagrożenia nie było. No tutaj kara rośnie do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Więc nie opowiada pani sędzia, że w takich sprawach jak Kamila Durczaka, to nie była sytuacja, w której lekko podchmielony człowiek wsiada do samochodu i na chodniku ma stłuczkę, nie wiem, z hydrantem, prawda? No to, albo nie wiem, zahaczył o lusterko inny samochód. Ten człowiek był potencjalnym mordercą, no trzeba to powiedzieć. No ktoś, kto wsiada w upojeniu kompletnym alkoholowym, i sąd jak zwykle rozdrabnia się na kwestie proceduralne, zastanawia się nad każdym słowem, rozkminia, przepraszam za młodzieżowe określenie, każde zdanie w akcie oskarżenia. Niby to jest jego rola, ale rola te przede wszystkim sądu jest podtrzymywanie pewnego również wizerunku, pewnej kwestii sprawiedliwości społecznej, tego odbioru, że musi być kara za tak ewidentne i tak moim zdaniem straszliwe przestępstwo, którego dopuścił się Kamil Durczak. Te opowieści o skrusze, te opowieści o współpracy, no jak miał nie współpracować z policją czy z prokuraturą Kamil Durczak, jak wszystko było oczywiste, prawda? No doszło do stłuczki, na miejsce przyjechała policja i po prostu stwierdzono, że jest kompletnie pijany. Więc jakby tutaj te opowieści o skrusze i o tym, że to też pokazuje, że można wymiar sprawiedliwości wywieźć w pole. No jeśli się ma pana Dibuła za obrońcę i spore konto, bo przecież jest oczywistym, że pan mecenas Dibuła, broniący jest również w tych politycznych rzekomo procesach różnych ludzi, nie robi tego za darmo. Ważną kwestię też zauważyłeś, Marku, w swoim tekście na portalu w polityce.pl, pisząc o tej sprawie, że tu nie chodzi nawet o samego Kamila Durczoka, któremu można życzyć jak najlepiej prywatnie, niech sobie poukłada te sprawy, niech poukłada te swoje problemy z alkoholizmem również, jeżeli no takowy u niego występuje, ale nie chodzi o samego Kamila Durczoka, bo to nie jest kwestia tego, żeby zrobić panu Kamilowi na złość, żeby go tutaj ukarać, wsadzić go do więzienia, a niech ma, bo był znany i lubiany, a teraz niech siedzi w pasiakach. Tu chodzi właśnie o sam czyn i jego konsekwencje. Wspominałeś też o tym, że no w zasadzie sąd to może tutaj okazał dobre serce. Redaktor Michał Karnowski na twoim Twitterze również to zauważa. Zobaczmy ten wpis i również jego dalszą część, bo z tym dobrym sercem, no to tak
chyba nie do końca. Redaktor Michał Karnowski pisze, że każdy człowiek ma prawo do szansy, ale a sąd nie zawsze musi być bez serca, ale w tym przypadku ta łagodność boleśnie przewidywalna. Mam przekonanie, że większość z nas za coś takiego nie wyszłaby z więzienia długo. Marku, jak ty uważasz? No ja też mam takie poczucie oczywiście, że gdyby to dotyczyło przeciętnego nowaka, to sąd mógłby nie być taki pobłażliwy, chociaż teoretycznie część mediów pisze, że w takich sprawach często zapadają tylko kary grzywny, ale no jeśli już ten grzywny Durczokowi wlepiamy, no to niech to będzie grzywna, która go zaboli. Niech to nie będzie 30 tysięcy, tylko niech to będzie dla niego poważny problem, taki, który będzie mu się śnił przez lata i działał odstraszająco przed kolejnym takim czynem. A poza tym, no, dlaczego nie mamy potencjalnego mordercy? Bo Wojtek ma rację, to jest potencjalny morderca. Człowiek, który ma ponad 2,5 promila alkoholu i siada za kierownicę do swojego czołgu i jedzie 300 km autostradą ze średnią prędkością 140, to znaczy, że musiał też dopuszczalną prędkość na autostradzie przekraczać. Czemu nie mielibyśmy go, nie mówię, że na 12 lat, ale chociażby na przykładowe 6 miesięcy do więzienia wsadzić? To właśnie, Marku, tutaj są ważne... Że taki wyrok ma działać odstraszająco. To była okazja. To była naprawdę okazja i dla tej sędzi, dla całego polskiego wymiaru sprawiedliwości i przede wszystkim dla wszystkich Polaków, którzy poruszają się po drogach, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo, żeby wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i pokazał, że nie ma tolerancji dla pijanych kierowców. Pani sędzia z tej okazji po prostu nie skorzystała, chociaż, i tu jeszcze raz, jeśli pozwoli, zacytuję, stężenie alkoholu w stopniu ewidentnym przekładało się na bezpieczeństwo, powiedziała pani sędzia, i tylko szczęśliwemu zbiegowi okoliczności można zawdzięczać, że nie doszło do nieszczęścia. Czyli to był przypadek, cud. I za ten cud on został, moim zdaniem, de facto ułaskawiony, bo ten wyrok to jest jak ułaskawienie. A może polskie sądownictwo spłaca swoisty dług panu Durczokowi, który bardzo w ostatnich latach no, uczestniczył w protestach sędziów, bronił ich na każdym kroku, występował publicznie w ich obronie, szkalował rząd polski, prokuratora generalnego i część mediów za to, że opisywane są patologie w tym środowisku. Warto zadać to pytanie dzisiaj, ponieważ ja o tym piszę od wielu lat. Celebryci, politycy, którzy bardzo mocno angażują się i bardzo blatują się z sędziami, a sędziowie pojawiają się na imprezach politycznych, bądź politycy na imprezach sędziowskich, no kiedyś trzeba spłacić dług, nie miejmy złudzeń. Mam takie, jeszcze kończąc, mam nieodparte wrażenie, że również panu Giertychowi też polskie sądownictwo spłaca swoisty dług. Ale też zauważyłeś wcześniej, że pani sędzia pochyliła się nad niuansami tej sprawy, że zaczęła to wszystko tam. No ale to pochylenie polegało na tym, żeby po prostu go de facto, i Marek ma stuprocentową rację, żeby pana Durczoka de facto ułaskawić. Tak, no bo tutaj obrona opierała się głównie na tym, żeby wskazać, że jego czyn nie wypełnia znamiona tego zagrożenia katastrofy w ruchu drogowym, bo nie naraził tam, bo chyba to katastrofa, około 10 osób by trzeba było narazić na utratę zdrowia lub życia, żeby mówić o tej katastrofie w ruchu drogowym, a tutaj podobno tego nie było, bo właśnie, o czym też mówiłeś wcześniej, nie udowodniono. Znaczy, to jest nielogiczne, prawda? Znaczy, ja mówię, w ostatnim czasie spotykam się z kilkoma takimi sprawami, czy to urzędniczymi, administracyjnymi, których kompletnie nie rozumiem. W jednym zdaniu jest napisane jedno, a w drugim zdaniu coś, co kompletnie zaprzecza temu, co zostało napisane wyżej. Wojtku, z czego to wynika? Nie, no to wynika z tego, że w Polsce sądy trzymają się tak bardzo mocno kodeksu, a tak mało pewnemu wizerunkowi wymiaru sprawiedliwości, że nie zauważają kwestii podstawowych. Tutaj podstawową kwestią było właśnie doprowadzenie do zagrożenia, do katastrofy w ruchu lądowym. No to jest istotą tego przestępstwa i to, co zrobił Durczok, jest dokładną emanacją tego zapisu. No. Tylko, że oczywiście, no, tylko, że sędzia z ubolewaniem, przepraszam, proszę wybaczyć sarkazm, no sędzia z ubolewaniem stwierdziła, no, no przecież nikt nie zginął. No i teraz krótkie pytanie do Marka Pyzy na koniec. Marku, czy w sądzie otrzymujemy wyrok, czy w sprawiedliwość, patrząc na sprawę Kamila Durczek?
No, w moim przekonaniu ten wyrok nie jest sprawiedliwy, ale panowie, o czym my rozmawiamy? Durczok zeznał na początku tej sprawy takie słowa: czułem, że mogę prowadzić auto. Na trasie nic złego się nie działo. W mojej ocenie nie przekraczałem prędkości. Drodzy państwo, można chlać na umór, można jeszcze po całej nocy pijaństwa dorzucić jeszcze dwa piwka, wsiąść z lalą do samochodu, przejechać 300 kilometrów, mieć farta, że się nikogo nie zabiło i żadna kara nas za to nie Marku, sąd podzielił twoją argumentację. I to takie rzeczy, panowie, przed świętami, jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Redaktor Marek Pyza, redaktor Wojciech Biedroń byli moimi państwa gośćmi. Dobrego dnia, panowie. Życzę państwu również dobrego dnia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia i zachęcam oczywiście do pozostania z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl.